Na tym polu właśnie trwa zbiór konopi włóknistej. Znajdujemy się na Dolnym Śląsku w miejscowości Rogów Sobocki. Jednak nim zobaczymy z bliska, jak wyglądają żniwa konopne, dowiemy się, jaką trzeba było przejść drogę, żeby w ogóle móc zasiać tą roślinę. Zanim zdecydujesz się na uprawę konopi włóknistej, musisz podjąć z wyprzedzeniem kilka kroków. Wynika to z tego, że uprawa konopi włóknistej podlega ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Jeśli planujesz w przyszłym roku zasiać konopię włóknistą na swoim gospodarstwie, powinieneś zgłosić to najpierw do Urzędu Miasta i Gminy i złożyć odpowiednią deklarację oraz wypełnić wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych. Wniosek taki znajdziesz m.in. na stronie ministerialnej. W tym wniosku podajesz numery działek, powierzchnię uprawy oraz odmianę. Urząd Miasta i Gminy przekaże Twój wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie podczas sejmiku zostanie podjęta uchwała w sprawie określonej ogólnej powierzchni przeznaczenia do uprawy maku i konopi w Twoim województwie oraz rejonizacji tych upraw w danym roku. Później pozostaje jedynie znaleźć podmiot, który posiada zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych. Tak pokrótce wyglądają wymogi formalne uprawy konopi włóknistej. A jak to wygląda w praktyce? O samym siebie, agrotechnice i technologii uprawy konopi włóknistej opowie nam plantator tej rośliny, Lesław Lech. Lesław, Ty w tym roku po raz pierwszy zdecydowałeś się na uprawę konopi włóknistej. Czym to było spowodowane? Jak to od początku wyglądało? Jak dobierałeś pole? Jakie nawozy dałeś? Jak to zasiałeś? Przede wszystkim szukałem rośliny też na dobre zmianowanie pól. Roślina, której w ogóle się nie pryska, nie jest bardzo wymagająca w uprawie, po prostu siejemy i zbieramy. Jest to też roślina, która bardzo dobrze wyrabia glebę, ponieważ ma długi system korzeniowy, jest siana nową technologią, strip tillem. Myślę, że jako sama roślina w sobie ma same zalety. Jak wygląda uprawa pasowa w przypadku konopi? Przede wszystkim nie orzemy pola na zimę, nie przesuszamy gleby. Był wysiany poplon na zimę. Na wiosnę wjechaliśmy talerzówką na parę centymetrów, żeby ruszyć troszkę glebę. Potem wyrównaliśmy troszkę pole i potem już przyszedł agregat, który zasiał nawóz wraz z nasionami. Tych nasion to ile było kilogramów? 6 kilo na hektar. Była obniżona obsada, jeśli chodzi o siew, żeby rośliny po prostu ze sobą nie konkurowały, żeby każda roślina miała piękny kwiat przede wszystkim. Tutaj widzimy, że blisko siebie rośliny rosną, że rozstaw jest 45 cm. Z czego to wynika? Wynika z tego, że większość siewników nie ma rozstawu, tak jak zalecają, 60 cm. To jest taki standardowy rozstaw 405 cm. W niczym nie szkodzi, nie przeszkadza, wszystko jest ok. Roślina bardzo bujna. Ile dostała nawozu i jaka to jest klasa gleby, jaki pH? Dobór gleb. Zalecają, żeby siać na najsłabszych glebach, ponieważ konopia bardzo dobrze wyrabia glebę. Jedynym wymogiem, chyba jaki jest taki najważniejszy, to jest pH gleby, która musi wynosić 6,5–7. Także tutaj mamy troszkę obniżone pH, bo mamy 5,5–6. Bałem się dać nawozu, gdyż jest to bardzo zasobna gleba. I tak się zastanawiałem właśnie, dać, nie dać, ale jednak padło na małą dawkę nawozu, żeby miała bardzo dobre wschody. Daliśmy 100 kg nawozu na hektar, 50 kg superfosfat i 50 kg soli podkowej. A, uprawa imponująca. Nie wiem tylko, czy też się stosuje w przypadku konopi jakieś herbicydy, insektycydy, fungicydy. Jak to wygląda? To pole nie widziało opryskiwaczy. Ale widzę, że jest bardzo czysto. Dlaczego jest tak czysto? Ponieważ konopia sama zagłusza chwasty, eliminuje
no nie w 100%, ale na pewno w 80%. Bardzo szybko rośnie, jest bardzo bogata, także chwasty nie mają sposobu przetrwania z tego względu, że nie dociera do nich słońce, kiedy konopia rośnie, a rośnie bardzo szybko. W ciągu 4 miesięcy osiągnęła 4 metry wysokości. Jest to odmiana białobrzeska, typowo włóknista, bardzo wysoka i trudna w zbiorze, ale poradzimy sobie. Powiedz nam tak proszę, ile to kosztowało, żeby posiać i żeby takie duże rośliny urosły? Duże, nieduże, one są za duże, ale całkowity koszt nawożenia, uprawy i siewu to jest 2000 zł na 3 hektary. I koniec. To nieduży koszt. Jak wygląda zbiór? Bo widzę, że to ciężka praca. No, może łatwo było posiać, ale przy zbiorze trzeba się napocić. Jest to, jak wspomniałem, roślina włóknista, która jest bardzo mocna, bardzo wysoka przede wszystkim. Trzeba dobrze pomyśleć nad tym, jak ją zebrać. Zwykły kombajn tutaj nie wjedzie, także nie wymucimy tego zwykłym kombajnem. Mhm. Jest to po prostu najmocniejszy, naturalny materiał na świecie. Czyli zbiór był ręczny, jak się zbiór był typowo ręczny, jak widać tutaj na polu. Układamy wszystko w warkocze lub w takie stosy. Zobaczymy, które lepiej dosną. Też badamy technikę, gdzie ziarno lepiej po prostu wyschnie do omłotu. Okej, kiedy wiemy, że to już ten moment, ten czas, że już można zebrać, że to nie jest ani za wcześnie, ani za późno? Po czym to wiemy? Pierwszy raz uprawiam i nie wiem. Przede wszystkim trzeba obserwować rośliny. Dwa, trzeba pytać osób mądrzejszych, które już miały z tym styczność. Jeżdżę do pana Stanisława, od którego bardzo dużo się uczą, uprawia od 30 lat. Ale przede wszystkim trzeba obserwować te rośliny. Otwierają się koszulki w nasionach. I tak jak mamy już 40-50% zbrązowiałej, już musimy ciąć, żeby doschła na pokosach i potem już jest w 100% do mucenia. Wyschło nam, zakładamy, przewozimy. Gdzie przewozimy? Nigdzie nie przewozimy. Materiał mucimy w tym miejscu, w którym składujemy. A twoim odbiorcą nasion jest? Instytut Włókien Naturalnych i Zielarskich w Poznaniu. Dla nich siejemy w tym roku. W przyszłym roku już zwiększamy areał konopi na pewno. Ten rok jest bardzo wymagający przy zbiorze, ale już w przyszłych latach będziemy to robić typowo mechanicznie. Będziemy siać niższe odmiany, które będziemy zbierać albo kombajnem zwykłym, albo zbudujemy przez zimę maszynę do zbioru, która będzie ciała zarówno górę, jak i dół. Żeby wtedy wykorzystać też i na ziarno, i też i na włókno. I na słomę. Na słomę. Lesław, a ty już złożyłeś wniosek do urzędu? Nie. Jeszcze nie? Najpierw muszę zebrać. To życzymy obfitych plonów. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok i to jeszcze z większym sukcesem, z większym areałem i z, mam nadzieję, mniejszą liczbą osób do zbiorów, że to faktycznie wypali ten mechaniczny zbiór, no bo jednak największym kosztem w tym uprawie no jest praca ludzka, a tego chcemy uniknąć. Bardzo dziękuję Tobie dziękuję za rozmowę. Bardzo. Lesław przed chwilą opowiadał nam o dwóch technikach dosuszania konopi włóknistej na polu. O ich rodzajach opowie nam jego żona Daniela. Witam. Daniela, co my tu widzimy? Co to jest? Co to jest za metoda? Ta metoda nazywa się układanie konopi w warkocz, czyli tak pospolicie rzecz mówiąc, tak jak kobiety plotą sobie warkocz najprostszy na głowie, tak widzimy tą metodę tutaj na polu. Podstawą tej metody jest to, aby rośliny nie dotykały podłoża. One mają sobie naturalnie dosychać, czyli muszą być lekko ułożone nad podłożem. Pierwszym etapem jest ułożenie stosu pionowo. Nie widzę tego. Mamy tutaj, jeśli mogę pokazać, załączony jest tutaj pierwszy stos, tu leży. On się odpiera, tego tak nie widać, bo tego jest dużo.
on się opiera na tych wysoko odstających końcówkach łodyg i dopiero przekładamy coraz to kolejno następne, tak jak tu widzimy. Pierwszy stos, kolejny stos, tu mamy kolejny. I proszę zauważyć, że roślina nie dotyka podłoża. Tak, jest w powietrzu, pięknie sobie dosycha. Powietrze wraz ze słońcem powoduje, że końce, topy te wszystkie przesychają, wysychają. I tak naprawdę ostatnim etapem będzie wymucenie jej tutaj na polu. Czy istnieje ryzyko, że ona się nam tutaj osypie na polu, że będą później samosiewy? Oczywiście, że się osypie troszeczkę, ale jest to najbardziej popularna metoda, jeśli chodzi o zbiór konopi, o sposób suszenia. No do dziś jeszcze nie ma takich maszyn, ponieważ gdzieś te zbiory i uprawa tej konopi u nas w Polsce zanikła, prawda? W latach 60. była dość to popularna roślina, z czasem pojawiły się inne i po prostu każdy zapomniał o tej konopi, ponieważ jest wymagający zbiór i to dosuszanie. Ja myślę, że w późniejszych tam latach, nie wiem, czy za rok, czy za dwa, po prostu pomyślimy nad suszarnią, żeby już ta roślina sobie nie leżała na tym polu, żeby ominąć ten etap pracy, a od razu po skoszeniu przewieźć tam do danego miejsca, osuszyć, żeby to ziarno pozyskać w całości, tak, żeby się właśnie nie osypywało, bo to szkoda jednak materiału. To była jedna metoda, ale tak. Tam widzę jeszcze jakieś piękne stogi, jakieś iglo. Może oczywiście. Podejdziemy, zobaczymy, jak to wygląda. Drugą metodą, jaką tutaj widzimy, jest tak zwane układanie tych konopi w kopki, w takie pionowe snopy, z racji na ich masę, wysokość. Bardzo ciężko jest to ustawić w tego typu formacji. Później będziemy się zastanawiać w trakcie, jak to wszystko doschnie, prawda, od środka, bo jednak dużo rośliny jest w środku. Zaczęliśmy od tej metody, jednak skończymy na metodzie warkocza. Jest szybsza, łatwiejsza. Dla próby spróbowaliśmy. Wiemy, że na przyszłość jednak nie będziemy jej stosować. Nie? Bardzo dziękuję, że mogliśmy poznać te dwie metody. Tak naprawdę znane od wieków, ale tak jak Daniela wspomniała wcześniej, gdzieś ta uprawa konopi w naszym kraju zanikła, a dzięki takim gospodarzom i takim pomysłom i takiej odwadze nabiera nowego smaku i odzyskuje swoją wartość. Your friend, yes, them said I'm a bridge. You put some my backstabbers, yes, they will stab you in your back. Some said I'm your friend, yes, them said I'm a bridge.